Diana ciągle o nim mówi. To żaden jebany prywatny detektyw. To pieprzony duch, legenda. To jebany hitman. Dorwiemy 47. Dorwiemy dziewczynę. Nie możemy tego spieprzyć! Oto agent 47, legendarny hitman. Do niedawna dla wielu graczy na całym świecie, w tym dla Polaków, postać nierozerwalnie związana z głosem Davida Batesona. Zechce się pan zarejestrować? Ben Franklin. Ten stan rzeczy zmieniła premiera Rozgrzeszenia, najnowszej odsłony serii gier o Hitmanie, która jako pierwsza w historii cyklu została u nas w pełni zlokalizowana. Gdzie dziewczyna? Polska wersja językowa wzbudziła wśród polskich graczy nie lada poruszenie, głównie za sprawą obsady głównego bohatera. Cenega wpadła na szalony pomysł i zaangażowała do dubbingu agenta 47 Pawła Małoszyńskiego. Dasiek. Musimy pogadać. Aktora, który jeszcze kilka miesięcy temu nie miał żadnego doświadczenia w dubbingowaniu gier. Hitman Rozgrzeszenie to jego debiut. Czy jest to debiut udany? Idź z Bogiem, skurwysynu. Całe to zamieszanie z agentem Małaszyńskim idealnie podsumowuje powiedzenie: z dużej chmury mały deszcz. Hitman mówi w grze tyle co nic, zdania wielokrotnie złożone dla niego nie istnieją. Większość wypowiedzi agenta 47 to krótkie, cedzone odburknięcia. Do zdubbingowania całej postaci wystarczyła najpewniej jedna, może dwie sesje w studiu nagraniowym. Nieporównywalnie intensywniej musieli gimnastykować się przed mikrofonem Miłogo Streczek i Jan Kulczycki, grający Blake'a Dextera i Benjamina Travisa. Sam Hitman to postać, która zdecydowanie więcej robi niż mówi. Mike Tyson, dwa w cenie jednego, pina kolana. Coś mniej wystawnego? Przynieść panu butelkę do pokoju, panie Franklin? Może coś brązowego? Ale kiedy już się odzywa, to wzbudza mieszane uczucia. David Bateson, aktor wcielający się w Hitmana w oryginale, ma głos zupełnie różny od Pawła Małoszyńskiego, o wiele głębszy. Paweł z całych sił próbował więc ze swoich strun głosowych wycisnąć jak najbardziej soczyste brzmienie, co zadziałało na jego niekorzyść. Raz, efekt jest po prostu śmieszny. Tom, potrzebny mi nowy garnitur. Innym razem nienaturalny. Polski hitman najlepszy jest wtedy, kiedy w ogóle nie udaje. I wydaje nam się, że gdyby Paweł w studiu nagraniowym nie próbował za wszelką cenę podrobić Batesona, a spróbował w agenta tchnąć coś od siebie, zebrałby o wiele lepsze recenzje. Tak czy siak, po tym jak Paweł Małoszyński nastawił nas do swojej pracy kilka miesięcy temu, spodziewaliśmy się o wiele gorszej kreacji. Ta okazała się być przyzwoitą. Jeśli porównać by debiut Małoszyńskiego z innym tegorocznym debiutantem, Nergalem, to polski agent 47 wygrywa w przedbiegach. Czy ktoś o nią może pytał? Nie. Muszę szybko przenieść Wiktorię. Gdzie jest najbezpieczniejsze miejsce w tym budynku? W piwnicy. Niech siostra szybko zejdzie, przyjdę tam z Wiktorią. Tak, oczywiście. To, co dla polskiego dubbingu w Rozgrzeszeniu najważniejsze, dzieje się bez udziału Pawła Małoszyńskiego. Wspomniani Reczek i Kulczycki, a także Zbrojewicz jako Ptasiek oraz Grzegorz Pawlak w roli szeryfa Skarkiego poradzili sobie świetnie. Aktorzy ci idealnie pasują do swoich postaci, zepsutych do szpiku bandziorów, którzy nazbyt często posługują się kwiecistymi polskimi przecinkami. Cześć, pierdolczu. No dobra, chuju, gdzie dziewczyna? Tych pełnych przekleństw, niezwykle ekspresyjnych dialogów słucha się w nowym Hitmanie bardzo dobrze. Aktorzy potrafili uczynić je porywającymi i dopasować brzmienie wypowiedzi do malujących się na twarzach bohaterów emocji, z drobnymi wyjątkami. I kto teraz jest krzywą kuśką lachociągu, co? Nabija się ze mnie, to dam ci taką nauczkę. Mam nadzieję, że zdechniesz. Naprawdę, powoli i w męczarniach się, chuju jebany. I ty, łysa pałów. Nawet kurwa nie drgnij, bo wpakuję jebaną kulkę w jej głowę. I tyle. Jednym z tych wyjątków jest Jarosław Boberek, grający niejakiego Wade'a, podstarzałego psychola, do którego głos Boberka najzwyczajniej w świecie nie pasuje. I choćby się Boberek dwoił i troił, to nie przeskoczy faktu, że jego barwa głosu zwyczajnie nie zgrywa się z wyglądem Wade'a. Przybądź, krzywa kuśko. Lenny, krzywa kuśka. Zamknij się, Wade! Dubbingowi przytrafiło się też kilka niecodziennych błędów. W jednym przerywniku filmowym Dexter mówi nie głosem Reczka, ale Kulczyckiego, który gra w grze zupełnie inną postać. Wiedziałem, że agencja chciała jej nie bez przyczyny. Bingo! W głowach graczy namieszać może także fakt, że głosy Miłogo Stareczka oraz Mirosława Zbrojewicza wypływają nie tylko z ust bardzo ważnych z punktu widzenia fabuły Dextera i Ptaśka, ale także mniej istotnych bohaterów, komendanta Faulknera i sprzedawcy garniturów. O, panie 47, co za radość. O, tak, widzę, że potrzebuje pan nowego garnituru. Proszę iść za mną. Tędy. Problem nie istniałby, gdybyśmy mieli do czynienia w tym przypadku z aktorami o mniej charakterystycznych głosach niż wspomniani dwaj. Jednak zapadające w pamięć tembry Reczka i Zbrojewicza, które pojawiają się na przemian u głównych bohaterów i postaci pobocznych, to zabieg niefajny. Obsadę można by lepiej zróżnicować. 20 ludzi widziało gościa, a nikt nie potrafi go opisać. Poza tym, że jest łysy i ma na karku tatuaż.
Największą siłą lokalizacji rozgrzeszenia są jednak nie dialogi w przerywnikach filmowych, ale wszystkie rozmowy pomiędzy bohaterami niezależnymi, których posłuchać możemy podczas gry. Jest ich w nowym Hitmanie cała masa i bardzo prawdopodobne, że największych smaczków i tak pomimo intensywnych poszukiwań nie udało nam się wyłapać. Ale o nas wszystkich nie rozumiesz, oskarżyciel pan? Chce powtórzyć prośbę o poddanie oskarżonego badaniom psychiatrycznym. Nie zwariowałem! Upadek siódmego imperium. ONZ tworzy plan. Daje skrzatom oczy, które są kamerami. Uszy, które są mikrofonami. One transmitują i przesyłają sygnały do wież, przekaźników, satelitów. Mają w środku podczerwone monitory fal mózgowych, które mogą sprawiać, że robisz rzeczy, że się poruszasz, że myślisz, jak normalnie byś nie myślał. Cynfolia odbija fale. Tylko ja tu jestem normalny! Ale to, co wychwyciliśmy, zasługuje na oklaski. Rozmówki te zrealizowane są genialnie i budują w grze niesamowity klimat świata tętniącego życiem. Nawet w nagrodzonym przez nas Wiedźminie 2 nie było to wykonane tak dobrze. Henk zawsze mnie wpuszcza. No proszę cię! Henk tu jest? Znasz Henka? No bo Henk nie znam żadnego jebanego Henka, kumasz? Mam lepszy pomysł. Spieprzaj stąd i wróć jak kurwa skombinujesz jakąś kasę, dobra? I nie marnuj kurwa mojego czasu. Dobra, dobra, spokojnie. Ale możesz coś dla mnie zrobić? Proszę, przekaż Amber jedną wiadomość. Tylko jedną. A, jasne, Amber. Masz długopis, żebym to sobie zapisał? To bardzo ważne. Wypierdalaj. Hitman Rozgrzeszenie zawiesił w tej materii poprzeczkę niezwykle wysoko i bardzo ciężko będzie ją komukolwiek przeskoczyć. Firma Qlog do spółki ze studiem Start International wykonali kawał świetnej roboty. Udało im się, w polskiej wersji z niebywałą dokładnością, odtworzyć brudny i brutalny świat, który wymyślili sobie scenarzyści gry. Stary, ostatni miesiąc był totalnie przejebany, ale dziś będzie najlepszy dzień mojego życia. Sanchez rozpierdoli kosmos na bank. No a nie kurwa, czujesz? Tak, jasna! Wiem, co masz na myśli. Będzie odjazdowo. No jasne, że będzie. Lokalizacja Hitmana maluje się nam więc jako twór nierówny. Na jednej płaszczyźnie zrealizowany nadzwyczaj dobrze, ale wykładający się na innym polu. Odważny eksperyment z Pawłem Małaszyńskim udał się co najwyżej połowicznie, ale kapitalnie przełożone i zagrane dialogi podczas gry ratują sytuację i czynią odbiór całości bardzo strawnym. Zipa, a nie Harlejowiec! Czwórka to wciąż dobra ocena. I taka też jest polska lokalizacja Hitmana Rozgrzeszenie. Właśnie dobra. I liczymy na to, że w kolejnej odsłonie serii, która niewątpliwie powstanie, będzie jeszcze lepsza. Zamykam sprawę. Cóż, udam się więc do więzienia. I zobaczę, co porabiają ptaszki w klatkach. Żegnam, Wysoki Sądzie.